Zarząd zaakceptował mój plan, a ja z rozkoszą popijałem whisky na mojej wyspie, przyglądając się, jak Joe prowadził swoją kampanię prezydencką. Tymczasem Bill ogłosił, że będzie ratował świat przed chorobami zabijającymi każdego dnia dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie. W tamtym momencie upadek naszego przeciwnika nie był jeszcze taki oczywisty. I tu decyzją zarządu, aby odsunąć administrację Trumpa od władzy, musiałem wkroczyć ja. Wywołać epidemię na poczciwych amerykańskich obywatelach i zabić 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prawda, że dla chłopaka z Mazur to proste? Wyspa. Historia prawdziwa. Opowieść muzyczna. Pamiętam dzień jak ten. Ulica pusta, może ktoś po niej szedł. Dokładnie, choć dawno tak. Ciągle ten widok przed oczami mam. Waszyngton, czasy obecne. Tkwię tutaj na ławie oskarżonych w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Wiem, że nie mogę wyjawić prawdy i muszę milczeć aż po grób. A jeszcze przed chwilą wchodząc do tego gmachu, byłem pewny swojej niewinności, żartując z przychylną mi prasą. Czy przed rozprawą spotkał się pan z prezydentem? Prezydent nie ma czasu dla zwykłych obywateli takich jak ja. Czy widzieliście kiedykolwiek prezydenta w towarzystwie kogoś uczciwego? Czy wielkie korporacje chcą doprowadzić do wojny z Chinami? Jaka jest pana opinia? Zwykła teoria spiskowa. Nie ma podstaw do wojny. Lubimy chińskie żarcie, a Chińczycy nasze hamburgery. Jaki był pański udział w zamachu na byłego prezydenta? Czy w końcu poznamy prawdę? To są wymysły, a prawdą jest jedynie to, że rząd szuka kozła ofiarnego. Idąc do sądu, udowodnię swoją niewinność. Dziękuję za spotkanie. Powtórzę pytanie. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Nie, wysoki sądzie. Stanowczo nie przyznaje się do winy. Dziękuję. Niech oskarżony siada. Mój prawnik, obrońca i przyjaciel James Hardy nachyla się do mnie i mówi szeptem. Bardzo dobrze. Sąd już jest po naszej stronie. Niech oskarżony siada i czuje się jak u siebie na wyspie. Mamy szczęście. Bill często jadał z nią kolację. Spokojna głowa. A kto jadał z ławą przysięgłych? Tu może być problem, chociaż może Jezusa spytamy. On z 12 jadał. Jest po naszej stronie, prawda? Jeśli jest zachłanny, to tak. O tak, do tego mógłbym się przyznać, a nie do tych absurdalnych zarzutów. Mogę bronić się niepamięcią. Mój wiek pozwala na ten przywilej, ale ja wszystko dokładnie pamiętam.
Znałem większość ważnych ludzi ze świata polityki i biznesu i byłem uwikłany w pranie ich brudnych pieniędzy. Słyszeliście zapewne, że ktoś stworzył jakieś aplikacje warte 30 milionów dolarów? Prawdą było jedynie to, że w większości to my je tworzyliśmy i płaciliśmy za nie podstawionym firmom, w których głównymi udziałowcami byli niezbyt uczciwi politycy i biznesmeni. W ten sposób aplikacja warta 1000 dolarów zamieniała się błyskawicznie w czyste i wyprane kilkadziesiąt milionów. Państwo pobierało niemały podatek i wszystkie strony były zadowolone. Wszystko to kontrolował zarząd, o którym istnieniu wiedziało bardzo wąskie grono najważniejszych ludzi na świecie. Dzięki mojej pomysłowości cieszyłem się pełnym zaufaniem zarządu, a kiedy wybuchła afera z Facebookiem, pełniłem rolę ich posłańca. Waszyngton, rok 2018. Wykazali, że firma zajmująca się analizą danych z mediów społecznościowych bezprawnie zessała dane około 50 milionów użytkowników Facebooka. Dziś odbędzie się przesłuchanie Marka Zuckerberga przed amerykańskim kongresem. A teraz szczegółowa prognoza pogody dla mieszkańców Waszyngtonu. Bob, czy możemy spodziewać się dzisiaj słońca? Mam tylko 5 minut. Wiesz, że kongres węszy. A w jakich nerwach ja tam jadę? Czy ty sobie to wyobrażasz? Właśnie słuchałem, jesteś sławny. O nie. W dupie to mam, czy sławny, czy nie. Wstrzymujemy wszystkie operacje. Na miesiąc. I nie chcę słyszeć żadnych pytań dlaczego. Rozumiesz? Mark! Mówiłem już, że słuchałem wiadomości, a nawet więcej. Czytam czasem gazety. To ja spotkałem się z tobą i przekazuję, że zarząd informuje ciebie o ich wstrzymaniu. I nie na miesiąc, ale na 3 miesiące. Głowa w piasek i czekamy. Ale ty zawsze próbujesz być mądrzejszy. Ta. No ty musisz być zawsze chujem, wiesz? A więc jest nas dwóch, Mark, ale tylko jeden z nas będzie zeznawał przed kongresem. Taki cwany jesteś? Powiedz mi lepiej, kiedy zaprosisz mnie na tą swoją wyspę. Kupiłeś się już? Dziwi mnie, jak ktoś taki jak ty zaszedł tak daleko. Potrafisz tylko gadać. Żadnego pożytku z ciebie. Gryzę mocniej niż szczekam. Uwielbiam, jak jesteś wredny, Mark. I taki bądź na przesłuchaniu. A, i czuj się zaproszony. Niebawem ujrzysz moją wyspę. Cholerny Marku, musiałeś deptać moją ambicję? W 2018 roku Mark Zuckerberg został dwukrotnie przesłuchany dzień po dniu w Kongresie USA. Najpierw przez łączone Komisje Senatu do spraw wymiaru sprawiedliwości oraz do spraw handlu, nauki i transportu, a następnie przez Komisję do spraw energii i handlu Izby Reprezentantów. Brzmi bardzo mądrze i wyniośle, prawda? Czy ktokolwiek z was zrozumiał cokolwiek z tej ich paplaniny i po co było to przesłuchanie? Raczej wątpię. Efekt był taki, że nikt nic nie wiedział, ani wspomniane komisje, a tym bardziej opinia publiczna. Rekiny świata polityki i biznesu pewniły się co do swojej bezkarności, uświadomione nie wiedzą zwykłych ludzi. Pranie tej brudnej forsy w cyberprzestrzeni można by przyrównać do używania zapalniczki w czasach jaskiniowców, a takiej magii jaskiniowiec nigdy by nie pojął. Wszystko toczyło się w dobrym dla nas kierunku. Mimo tej rewelacji, aktualnie w tamtym czasie nie miałem jeszcze takiej kasy, która pozwoliłaby mi na zakup mojego marzenia, a żyłem naiwnym, obsesyjnym marzeniem posiadania własnej wyspy. Gość z Dallas obiecał mi odsprzedanie swojej, na której zauroczony jej klimatem i dostojnością gościłem w ubiegłe wakacje. Pewnego dnia niespodziewanie zadzwonił do mnie z zapytaniem, czy chciałbym odkupić od niego wspomnianą wyspę. Mówił bardzo chaotycznie, zdenerwowanym głosem, kładąc wszystkie karty na stół. Słuchaj, wiem, że obiecałem ci pierwszeństwo kupna. Muszę ją szybko sprzedać, wyspę, teraz. Mam już kupca, ale wiesz, od razu pomyślałem o tobie. Chcę być fair. Dobra, mów ile w takiej sytuacji za nią chcesz. Za pół ceny, tak jak rozmawialiśmy. 50 milionów. Co? Rozmawialiśmy o 80 i 50 to ma być pół ceny, chciałeś być fair? To ja ci powiem, że wiem o pewnym gruncie, który pali ci się pod nogami i wiem również, że nie masz żadnego kupca. Okej, 45 milionów i będzie twoja, pod warunkiem, że sfinalizujemy wszystko w ciągu 2 tygodni. Blefowałem, że wiem cokolwiek. Trafiłem. Czyli tak jak mówiłeś, połowa to 40 baniek, umowa między nami już obowiązuje. Daj mi 2 dni.
Kończąc połączenie, zacząłem zastanawiać się, skąd ja do cholery wezmę taką sumę pieniędzy. Mam tylko 10 milionów. Nie, nie mogę takiej okazji odpuścić. Zaraz inni się dowiedzą i dadzą mu więcej. Myśl, stary, myśl. Najpierw robisz, potem myślisz. Uda się. Musi. Już wiem. Połączcie mnie z wiceprezydentem. Powiedziałem równocześnie myśląc o zarządzie. Czas zrzucić moją maskę z twarzy i zacząć działać. Działać. Chłopcze, czy twój telefon oznacza jakieś kłopoty? Nie, Joe. Powiedziałeś kiedyś, że jeśli będę, że mam dzwonić, jeśli będę potrzebował twojej pomocy, Joe. No i nadeszła ta chwila. A gdzie jak się miewa sędziwy wiceprezydent i tak dalej? Okej, czuję, że sprawa nie ma czasu na kurtuazyjne wstępy. Mów, mów, chłopcze. Czy możemy się spotkać? Zależy mi na czasie, Joe. Jutro w południe przy statule. Wiesz czyjej. Nowy Jork, rok 2018. Widzę, że zdrowie dopisuje, wiceprezydencie. Dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. To, o czym chcę z tobą pomówić, Joe, jest dla mnie ważne. Jest dla mnie bardzo ważne, Joe. Domyślam się, chłopcze. Wczoraj, słuchając twego głosu w telefonie, dokładnie tak brzmiałeś. Joe, to bardzo ważne. Za chwilę mam kolejne spotkanie, więc do rzeczy. Jestem tu, by ci pomóc. Potrzebuję 30 milionów na wczoraj. W zamian zostaniesz 46. bez przydomku wice. Jesteś zainteresowany, Joe? Jak zwykle, bezpośredni i konkretny. To lubię w tobie, chłopcze. Czas skończyć bycie drugim Joe. Plan jest bardzo prosty. Sam wiesz, że plan najprostszy jest... Tak, wiem, chłopcze. Plan. Przyspieszamy realizację planu za zgodą zarządu. Zlikwidujemy Trumpa przez wywołanie małej epidemii w Waszyngtonie. Bill zaczął już współpracę w Chinach. Trump zachoruje śmiertelnie na wirusa, co przyspieszy wybory. Ty, Joe, wystartujesz na prezydenta i zostaniesz nim. My, to znaczy ty, Joe, i wszyscy zainteresowani będziemy w posiadaniu szczepionki. Bill ją rozprowadzi, jak tylko administracja Trumpa będzie już w totalnej rozsypce. Cała chwała spadnie na ciebie tuż przed wyborami. Wyborcy uznają naszą frakcję i ciebie za zbawców narodu po zatrzymaniu groźby rozprzestrzeniania się wirusa na całe Stany. Zarobimy duże pieniądze na tej operacji i zdobędziemy władzę. Podzielimy zyski później. Wszyscy. Swoje 30 baniek z procentami odbierzesz z mojej części. Wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, a krawat to już zawiążesz osobiście jako 46. prezydent Stanów Zjednoczonych. Wiesz, mógłbym się zgodzić, o ile zarząd to zaakceptuje. Już to zrobili. Wszystkie szczegóły niebawem, Joe. Rób przelew. Jestem na jego liście grubas. Musi mieć dobrze, ważniejsze niż zasady polskie. Dawno padło już królestwo polskie. On przyjął kontrolę, wszystkich wziął w niewolę. Poza nią nie ma szans na przetrwanie. Robię wszystko, co mi każe. Murów miasta pracy nie opuszczę, chyba że zasłużę. Pracę wykonuję swą sumienie. Pan cały czas patrzy mi na ręce. Jestem na każde zawołanie. Inaczej mnie zamknie. Ciągle piszę, ciągle o wolności śnię. Ciągle mam jeszcze nadzieję, że ktoś usłyszy wołanie moje. System! Zło! Fałsz! Tuszowana prawda!
Wiedziałem, że nasz plan wymaga ofiar. Człowiek nie może być niewolnikiem. Bóg dał mi ster w moje ręce, a ja trzymałem go pewnie, obierając właściwy dla mnie kurs. Koszmary o ofiarach i poległych na polu bitwy pojawiały się w moich snach. Chociaż przyznam, nie przywiązywałem do nich zbytniej uwagi. Targany małym wówczas poczuciem winy budziłem się i natychmiast zapominałem. Mam władzę, a przynajmniej czuję, że nadchodzi. Siła, pieniądze i przyszłość są na horyzoncie. Ambicja moja celowała wyżej i wyżej z każdym dniem. Czy jestem diabłem? Pytałem sam siebie. A może zwykłym człowiekiem? Człowiekiem chciwym i żądnym. A może nie ma różnicy między człowiekiem a demonem? Kiedyś w młodości walczyłem z systemem, a teraz chcę być jego częścią i cieszyć się przywilejem władzy. Naturalna kolej rzeczy. Tak sobie to tłumaczyłem. Bachany. Rok 2018. Los był łaskawy. Nagrodził mnie szczodrze za moje starania i konsekwentne dążenia do celu. Nadszedł ten wymarzony dzień, a ja cieszyłem się jak małe dziecko dostające misia, z tą różnicą, że misia wręczał mi sam gubernator. W imieniu rządu i królowej Elżbiety II nadajemy panu honorowe obywatelstwo i akt własności pańskiej ziemi. Cieszy nas fakt, że tak szanowany obywatel staje się częścią naszej społeczności. Boże, chroń królową! Cholerny Marku, dziękuję, że deptałeś moje ambicje. Ty dupku, spijesz się na mojej wyspie tak, że będziesz zmieniał co 5 minut profilowe na swoim fejsie. Ha! Nawet cię ucałuję. Rozbuduję willę, powiększę port, plaża. Cudowna, ech, życie cudowne. Przygotowałem wyspę na pierwsze wielkie przyjęcie gości. Niestety Joe miał kampanię, a Bill tajemniczo unikał ludzi, ale lista gości i tak była imponująca. No nieźle. Naprawdę jestem z ciebie dumny. Pozwól, że przedstawię. Oto księżna Monaco, druga księżna. To mój serdeczny przyjaciel. Tak wiele o panu słyszałam. Jestem zauroczona tym miejscem. To ja was zostawię na moment samych. Wydaje mi się, że drinki na mnie czekają przy barze. Wybaczcie mi, proszę. Patrzyłem, jak ona patrzyła w moje oczy. Ja, moja wyspa, księżna Monaco. Ja i księżna Monaco. Bajka zrodzona ze zła, ale bajka nieziemska. Zabawmy się! O, widzę, że romans się tam szykuje. Wiesz, że to głupi pomysł. Arystokracja nigdy nie zaakceptuje takich jak my. Przecież wszystko jest możliwe. Mamy XXI wiek i świat należy do nas. Ten świat już jest prawie nasz. Teraz uśmiechnij się, trzeba uwiecznić to na zdjęciu. Aż cię ucałuję, Mark. Już wiecie, dlaczego moje marzenie tak mocno przyciągało mnie do siebie? Dlaczego byłem gotów poświęcić tak wiele? To było jak pakt z diabłem. Wyspa zmieniła wszystko. Moje relacje z Markiem polepszyły się i zamieniły pogardę na prawdziwą przyjaźń. To tutaj poznałem prawnika najpotężniejszych ludzi, Jamesa Hardiego. Słuchaj, zadaniem prawnika jest pokazanie klientowi rozwiązania oraz ścieżki, jaką do tego rozwiązania dotrze. Dzwoń w razie problemu. To co? Po drinku. Z miłą chęcią, James. To na wyspie poznałem najważniejszą osobę w moim życiu, księżną Monaco. Przy tobie mogę zapomnieć o całym świecie. Chyba się zakochuję. Więc zapomnijmy o nim. Zamykam oczy, czuję jak wiatr. Zbijamy skrzydła, otwiera nasz świat. Gdzieś głęboko to we mnie tkwi. Czas płynął szybko.
Czas płynął beztrosko. Nie wiem nawet, jak to się stało, że nagle zwolnił i trzeba było wrócić do rzeczywistości. Niestety poparcie Trumpa nie spadało, a wręcz odwrotnie. Skurczybyk rósł w siłę. Zarząd naciskał na jak najszybszą realizację planu. W tym celu musiałem opuścić moją wyspę i udać się do Nowego Jorku na spotkanie z Billem. Nowy Jork, rok 2019. Super klimat jest tutaj, ale ekstra jeszcze jaki zespół będzie występował? To Broadway. Tu nie ma słabych lokali. Czekaj, wchodzą na scenę. Broadway wita wielką gwiazdę z Wielkiego Pisza. Przed państwem wystąpi Karo i wow. Igor. Uwielbiam ich, stary. Super. Bill, słuchaj. Chciałbym osobiście odebrać przesyłkę. Ja i tylko ja. Czy ty oszalałeś? Wiesz, jaki to jest świr? Nie możesz tam jechać sam. Bill wręcz krzyczał do mnie, a ja spokojnie słuchałem, zajadając się pierogami i czekając, aż będę mógł podać mu masę argumentów mających za zadanie przyznania mi racji. Wiesz, że ta operacja wymaga ścisłej tajemnicy. Spróbuj te z kapustą i grzybami. Moja mama takie robiła, są pyszne. Jeden zły ruch i leżymy, a zarząd likwiduje mnie, ciebie i wszystkich powiązanych z planem. Wiem. Zdaję sobie z tego sprawę, ale nie no, ty, ten gość to prawdziwy psychopata. Nie jestem dzieckiem, wierzy mniej osób o tym wie, tym lepiej. Okej, jeżeli już nalegasz, to umówię was z Wucha. Otrzymasz status dyplomatyczny i bez problemu dostarczysz przesyłkę do nas. Tylko proszę, bądź ostrożny, Chiny to nie Nowy Jork. O tym cały czas mówię do ciebie, dla mnie to bestka. Wiesz, nie poparłbym Joe na prezydenta, gdyby nie ty. Jest masa lepszych kandydatów, choćby Kamala, Hillary, czy nawet Barack. Zastanawiam się, dlaczego zarząd tak często zgadza się na twoje pomysły. Bywam bardzo przekonujący. Znałem wielu, co również tak twierdzili, ich ciał nie odnaleziono do tej pory. Dlatego, Billu, kochany, wszczepisz mi chipa przed moim wyjazdem, a jakby coś nie wypaliło, to pochowaj mnie na mojej wyspie. Zaczynam wierzyć, że to, co wydarzyło się na całym świecie na przestrzeni ostatnich lat, to moja wina wynikająca z obsesyjnej chęci posiadania własnej wyspy. Chciwość, pycha, moja wyspa. Moja chciwość, moja pycha, moja wyspa. Moja wina, moja wielka wina, moja wyspa. Ja tylko chciałem być wolny. Żyć z dala od prezydentów, kongresmenów, cwaniaków, donosicieli i morderców. Budzić się o świcie, wiedząc, że mogę się obudzić. Obudzić żywy. Zbudować oazę spokoju na czas mojej wypracowanej emerytury z dala od tego świata, gdzie wolność można sobie tylko narysować. Czy oskarżony może wytłumaczyć, jaki cel miała wizyta oskarżonego w Wuhan 5 listopada 2019 roku? Typowo turystyczna, wysoki sądzie, i ledwo ją pamiętam. Wuhan, Chiny. Listopad, rok 2019. Tłumy ludzi. Dwa razy więcej niż w godzinach szczytu w Nowym Jorku. Szlak. Nienawidzę tłumów. Trudno. Gwar handlujących, smród ryb, oślizgłych węży, nietoperzy. Szok. Nawet nie mam pojęcia, co to za ochydstwa, które mijam stąpając przez te cholerne błoto. Targ Wuhan. Kto to do cholery kupuje? Co kraj to obyczaj, nieważne. To też nie można tu podjechać autem pod sam dom. Mam tylko odebrać. Stoję pod wskazanym domem. Słyszę, jak ze środka ujadają psy. A więc może ich tu nie jedzą? Halo, czy jest tu ktoś? Pan Wong? Mał, tu się do głowy, to dalej.
Czy pan to pan Wong? Psy zamilkły. Spodziewał się pan kogoś innego? Tak, to ja. Czekałem na pana. Zza kotary wyszedł człowiek niski, łysy, w średnim wieku. Nie jest Chińczykiem, tak jak myślałem. Jego blizna na twarzy przyciągała moją uwagę bardziej niż jego wygląd. W każdej dłoni trzymał po jednej fiolce. To on, człowiek zwany Wongiem. Zanim przejdziemy do interesów, mam do pana jedno pytanie. Lubi pan muzykę? Jestem koneserem dobrej muzyki, panie Wong. Chang! Chang! Włącz ten mój ulubiony fragment. Pięknie grał, prawda? Miał talent, nawet zrobił karierę. Lubiłem tego gościa, ale miał jedną wadę. Był nielojalny. Więc musiałem go zabić. Teraz zostało mi słuchanie jego muzyki tylko z płyt. Ale gdzie moje maniery? Przebył pan długą drogę, więc może chce pan coś zjeść, czegoś napić. Dziękuję. Mijając targ, straciłem apetyt. Proszę mi wybaczyć. Rzadko wywoł mnie ktoś z tamtego świata. Dlatego zapominam o konwenansach. Przejdźmy więc do konkretów. Oto niebieska fiolka, która zabija powoli. Zaś czerwona fiolka wywołuje przejaw lekkiej choroby, jakby rodzaj takiego mocniejszego przeziębienia. Niech pan to dobrze zapamięta. Niebieska zła, czerwona dobra. Wystarczy mi ta informacja. Z każdej historii wypływa jakiś morał. Czuję, że niebawem pozna pan jaki. Zapomnijmy już o tej wizycie, i tak za długo to nasze spotkanie przebiega. Niech pan z tym naprawdę uważa. Żegnam. Chan. Włącz jeszcze raz ten fragment. Wychodząc, wsunąłem fiolki do kieszeni marynarki. Psy znowu ujadały. Może jednak powinni je zjeść? Cieszę się, że wszystko poszło gładko. Gość naprawdę był dziwny i nieprzewidywalny, a tacy są naprawdę niebezpieczni. Znowu błoto. Tak ujebanych butów nie miałem od lat. Jeszcze kilka metrów do auta i zapomnę o tym smrodzie. W hotelu napiję się whisky i zapalę cygaro. Nikt nie wie, że niebieska fiolka w mojej marynarce ma uśmiercić 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zachoruje skurczybyk jak inni w Waszyngtonie na epidemię wywołaną zawartością czerwonej fiolki, ale on już nie obudzi się rano. Co myślał zabójca Kennedy'ego? On też zabijał w listopadzie. Czy to samo, co ja teraz? Ale to nie ja zrobię. Właśnie. Ja tylko od razu pojadę. Co ty, kurwa, człowieku, zrobiłeś? Fiolki. Czy mam fiolki? Chuj z tym całym bólem. Dobrze, że nie. O Jezu, pełno krwi. Czy to moja? Wkładam rękę do marynarki. Jest czerwona. Uff, cała. Szukam dalej. Jest niebieska. Jest. Kurwa, jego mać. O mój Boże. Jest pęknięta. Niebieska fiolka jest pęknięta. Co ja narobiłem? Co ja narobiłem? Oh,
Żyję. Wystąpi Krystian Bodus, Dorota Wierzbowska, Tomasz Wierzbowski, Kajetan Świerczewski, Joanna Kujawa, Jakub Karpiński, Karolina Borak, Mateusz Głuszniewski, Mateusz Rumiński, Sławomir Pietruszka, Romek Piątek, Piotr Syta, Marcin Nowicki, Wiktor Malinowski. Scenariusz i reżyseria Krystian Bodus. Projekt okładki Romek Piątek. Muzyka Reality Kills Dreams, Zespół Ameryka, Zespół Graf Hotel, Zespół Blackside, Zespół Zielone Płuca Polski oraz Jakub Karpiński, Krystian Bodus, Karol Stomski, Marcin Fiertek, Mateusz Głuszniewski, Igor Augustynowicz.